Jaką ofertę ma Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych PZUW dla środowiska medycznego, dla podmiotów medycznych? Jeśli chodzi o ubezpieczenia dla podmiotów medycznych, TUW powstał na samym początku właśnie dlatego, żeby ochronić czy dawać ochronę ubezpieczeniową szpitalom. To są ryzyka trudne z wieloletnimi, jak my to nazywamy, ubezpieczeniami ogonami odszkodowawczymi, z rosnącym ryzykiem, ponieważ pacjenci poszkodowani charakteryzują się coraz większą roszczeniowością czy większą świadomością z tego, co mogą rościć po tym, jak coś w szpitalu pójdzie nie tak. Ustawa, która reguluje ubezpieczenia w tym zakresie, ma stosunkowo niewielkie sumy gwarancyjne i w związku z tym, że ta roszczeniowość, ryzyko jest coraz większe, czasami wydaje się być niewystarczająca. W związku z powyższym my promujemy takie nowatorskie rozwiązania dla grup szpitali, żeby oferować taką ochronę parasolową, czyli każdy szpital ma tą obowiązkową, nadaną ustawą ubezpieczenie gwarancyjne, a ponad tą sumę chcemy zaoferować ubezpieczenie dla całej grupy, takie parasolowe, w momencie, kiedy ta suma zostanie wyczerpana. Jest to ochrona zarówno dla szpitali, takie wsparcie dla szpitali w takich sytuacjach, kiedy musieliby po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia, szpitale musiałby same ponosić koszty tych dodatkowych roszczeń, i również jest to ochrona dla potencjalnych poszkodowanych, którym nie będą mieli drogę łatwiejszą pewnie do zastosowania, jeśli chodzi o uzyskanie stosownego odszkodowania. A jak dużo szpitali już skorzystało z tej oferty? Mamy kilka takich ubezpieczeń parasolowych, to jest o tyle i dlatego też promujemy tą formę ubezpieczenia, ponieważ w naszej ocenie jest to na chwilę obecną niewystarczające i chcielibyśmy to rozpropagować. Trudność polega na tym, że ośrodki decyzyjne, które zarządzają daną grupą szpitali, musiałyby pozyskać informacje i chciałyby, czy widziałyby taką potrzebę ochrony ubezpieczeniowej. Najczęściej to jest tak, że podmiot założycielski czy nadzorujący daną grupę szpitali musi taką ochronę ubezpieczeniową chcieć zakupić, prawda? Łącznie ze szpitalami. Działa to tak grupowo, ponieważ my jesteśmy Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych, czyli działamy na tej zasadzie takiej społeczności w danej grupie, jeden za wszystkich, wszystkie za jednego. W związku z powyższym jest to taka nowa formuła, która przez 50 lat wymarcia ubezpieczeń wzajemnych w Polsce jest teraz przez nas propagowana. Jest to z korzyścią w mojej ocenie właśnie z uwagi na tą formułę wzajemności i z uwagi na formułę tej solidarności całej grupy bardzo korzystne. A jak ocenione jest ryzyko właśnie przy zawieraniu tego typu polis? Po pierwsze, badamy ryzyko związane z daną grupą, z poszczególnymi szpitalami. Posiłkujemy się również naszą historią i doświadczeniem tego, co w danej grupie ubezpieczeń się dzieje. Ale oczywiście każda oferta jest szyta na miarę. Także na miarę konkretnych podmiotów, które w danej grupie występują. To też jest, zależy od tego, jakie grupy szpitali są w danym zrzeszeniu, że tak powiem. Inne ryzyko jest w przypadku szpitali położniczych, inne ryzyko jest w przypadku szpitali onkologicznych, ale to wszystko potem jest rozpatrywane na etapie budowania szytej na miary oferty. A czy mają Państwo dane dotyczące właśnie liczby takich roszczeń ze strony pacjentów wobec szpitali? Roszczeniowość wzrasta. Tutaj z roku na rok te dane statystyczne się zwiększają. Zwiększają się w sensie, że jest coraz więcej takich roszczeń. Co więcej, aktywność kancelarii odszkodowawczych powoduje to, że i te roszczenia są coraz wyższe i tych roszczeń pojawia się coraz więcej. Także około 20-30% takich zdarzeń niepożądanych, które powstają średnio na portfelu, to dotyczy takich właśnie sytuacji, kiedy musimy wkroczyć jako ubezpieczyciel.
Czyli ta liczba wzrasta. A proszę powiedzieć, czy mają Państwo badania, z czego to wynika? Dlaczego pacjenci teraz, czy to chodzi o podniesienie świadomości pacjentów, że mogą z tego korzystać, czy jakieś inne czynniki na to wpływają, że na przykład jest więcej błędów lekarskich? Absolutnie świadomość. To po prostu sprowadza się do tego, że Polacy w coraz większym zakresie zdają sobie sprawę, wiedzą, z czego mogą korzystać w przypadku niekorzystnych zdarzeń, niepożądanych zdarzeń, które się wydarzają w placówkach medycznych, i to powoduje również aktywność kancelarii odszkodowawczych, które uświadamiają w coraz większym stopniu pacjentów, i to powoduje. To nie jest tak, że to jest nagle w służbie zdrowia się pojawiło coraz więcej zdarzeń, po prostu co więcej, nawet pracujemy łącznie ze szpitalami nad szkoleniami, poprawą jakości. Same szpitale nad tym pracują, to zdajemy sobie z tego sprawę. Niemniej jednak to społeczeństwo jest coraz bardziej świadome tego, co może wykorzystać, jakie drogi i ścieżki dla siebie, do tego, żeby zrekompensować przynajmniej w części ubytki na zdrowiu, czy czasami nawet życiu, prawda? Dziękuję bardzo za rozmowę.